jest takie miejsce, gdzie człowiek zapomina o tym, kim był i o co mu w życiu chodziło. Nagle zaczyna chodzić o coś innego. I ta przestrzeń jest, tak się jedzie przez tę Mongolię i się widzi te wzgórza zielone i to niebo, które jest za każdym razem inne. I się czuje zapach zwierząt i step. Coś dotyka się czegoś, co znamy trochę może z literatury, trochę z naszych sarmackich czy pseudo-sarmackich opowieści. I to jest to. No. Nie wiem, jak zachęcić do tej książki, bo ona chyba nie jest typową książką podróżniczą. Ja zresztą nie miałam żadnego zamiaru pisać ani blogu z podróży, ani wspomnień. Pisałam luźne notatki, żeby opowiadać przyjaciołom i dzieciom i z tego, co zaczęło coś wychodzić. Są tam fragmenty, które właściwie dotyczą nie tylko Mongolii, ale mnie samej i fragmenty, które dotyczą moich towarzyszy podróży. Byliśmy bardzo niedobraną grupą, co miało swoje oczywiście złe, ale także i bardzo dobre i ciekawe strony. Jeżeli czytelnik szuka czegoś, co jest odpowiedzią na pytanie, czym jest dzisiejsza Mongolia, to chyba znajdzie odpowiedź na to. Bo dzisiejsza Mongolia to jest taki czas przejściowy między fantastycznym, takim sakralnym światem, a nowoczesnością, i ona jest dynamiczna. Mongolia, zwłaszcza Ulan-Bator, to jest po prostu żywioł. Natomiast wychodzi się za Ulan-Bator, wyjeżdża się kilkanaście kilometrów i nagle jest zupełnie inny świat. Jest się w jakiejś średniowiecznej epoce, czy nawet wcześniej, czy trochę później. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy. To jest fantastyczne.